No, słuchajcie, za mną stoi koparka. Jakiś czas temu mój pracownik, wykonując prace ziemne, cofał i pierdutnął w BMW-kę. Pomarańczową, rzecz jasna. No i nasz warsztat zajął się tą BMW-ką. Pokażę wam, co jeszcze wymyśliliśmy, oprócz tej naprawy, która wyrządziła ta koparka. Więc jedziemy zobaczyć. Naprawić tą lusterkę, to ten nasz wypadek, to teraz trzeba zrobić tak naprawdę wszystko. Wszystko, co jest zardzewiałe, co uważasz, że trzeba naprawić, to trzeba to zrobić, bo teraz jest na to czas. Więc moim zdaniem trzeba też odchudzić ten samochód. Chodź, pokażę, gdzie. Czyli trzeba zrobić, wyciągnąć szybę, wyciągnąć tą całą deskę, jedną i drugą, czyli to i tak samo tutaj. Tu nie zmieniamy żadnej konstrukcji, tylko wywalamy całą tą. Kosz. Cały kosz i oczywiście blacha, idzie blacha normalna i temat z głowy, nie? To tutaj. A z pasem? Słuchaj, pas, namierzyłem pas, więc pas ci całkowicie. Pas jest cały, o cały, salusieńki. No, ja wiem. Więc albo będziesz chciał to wyciąć, albo tutaj sobie tylko ten. Bo najbardziej nefralgiczne to jest o to. To już się tak pobiłe, że nie ma, nie? No więc ja ci kupię cały pas, a ty zadecydujesz, co chcesz zrobić. Nawet gdybyś odciął połowę pasu i go dosztukował, to na pewno wszystkie elementy, które są tu niepotrzebne, nic. Prawdopodobnie o te rzeczy, no wszystkie rzeczy, które uważasz za zbędne. Zresztą będziemy w kooperacji, więc jak my tutaj robimy, żeby wywalić. Drzwi, za chwilę dojdziemy. Błotniki wywalamy. Błotniki wywalamy. No i to jest chyba tutaj klucz programu. No, nie spodziewaliśmy się, że zdejmiemy ładne drzwi i będzie to takie. Ładne, bardzo ładne, ale ty lubisz takie rzeczy, nie? No, lubisz. Lubię to. A ciekawe jak z drugimi będzie. No to też będzie podobnie, tylko trochę mniej. Trochę mniej. Dlatego moja propozycja jest taka, żeby odchudzić te drzwi na tyle, że po prostu wycinasz zbędne tobie elementy, wywalamy mechanizm szyby, ale zostawiamy tylko chwytak ten, nie? I w przypadku wycięcia, jak najwięcej elementów trzeba wyciąć, żeby potem tylko tą pleksę właśnie to zamontować, to zamontowałeś. No, ale to widzisz, będę musiał zostawić tak, o do tego miejsca, to może być to wycinać, bo to muszę zostawić. Tak, ale wiesz co, ale pleksę można też jakby, czy też lawinę, czy też taki a la carbon można zamówić większy, bo tutaj jest taki. Jeżeli ty pociągniesz na przykład do tego elementu, widzisz, to możemy zamówić większy, ale nawet gdyby, ty możesz ściąć tu gdzieś możesz ściąć, że potem się, bo ja ci potem zamówię taki duży element. Ja ci większy zamówię, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli wizję, jak którym. Czekaj, a jakbyśmy tu w tako pojechali, a to przykręcili później do tego, ta śruba by tylko wystawała. No, oby ona się nie gibała, znaczy to jest, tylko że... Bo to chodzi tylko o to. Ale to nie musi być zamykane, możesz to wywalić. Tak? Zamki wszystkie wywalamy, aby tego się otwierało. No to nie ma powodu. Więc aby tego się otwierało, szybę wywalasz i jej nie ma. Mechanizmy też wszystkie, które tu są. No. Ja bym nie kupował nowych drzwi, po prostu tylko te troszeczkę naprawił, trochę tutaj wiesz. Trochę na pewno. Więc jakby tak zwany pakiet L4 wstawimy tutaj. Tu trochę naprawisz, to prędzej po zimie tak wszystko wydać. A, to do zimy to mi nie dotrwa. Nie, my w zimę jeździć. Wiecie,
co, trzeba zamówić części. Przede wszystkim, tak jak sobie przypominam, musimy dwa błotniki zamówić. Proszę bardzo, Allegro. Dwa błotniki pastylne. Pastylne, dwa błotniki i dwie reperaturki na tylne nadkola. Ważną sprawą jest, żeby nie pomylić i nie zamówić do wąskiej lampy, bo w tych rocznikach i były też jeszcze do 1987 roku produkowane były tak zwane wąskie lampy. No w tej chwili to rarytas jest, jeżeli chodzi o BMW serii 3, modelu E30, więc akurat model, który będziemy remontować, to już jest już po 87 roku. Jeszcze pastylny. Jest. Słuchajcie, wszystko jest. Nie ma co naprawiać, tylko trzeba po prostu się nie certolić i zamawiamy i wszystko. Dobra. Przyjechały szyby z laminatu, które zamówiłem wcześniej. One oczywiście zastąpią szyby, które były szklane. Więc jest klapa. No. Klapa też przyjechała. Nie? Ale człowieku, żywica. Zasłona tylnej szyby, tak? Tak. Cała szyba. Dobra, pokaż tą klapę. Nie no, rewela. Nie no, panie, no panie. No. A jak waga? Jak waga? Waga szyby taka nawet nowa. Ale dlaczego ta szyba jest biała? A, oklejona jest, dobra, już jest wszystko okej, bo myślałem, że... A dlaczego te krążki cebulowe? Nie wiem. Stasiu, jak z lekkością? No i to piórko w porównaniu. Pokaż. O, człowieku! No to faktycznie, no. O to się nie martwiłem, martwię się tylko o te elementy blaszane, bo jak czasami zamawiasz, to przychodzi ci albo pogięte, albo w tragedii. No ale dobra, zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. No tak, nówka, tylko zerknij na tą nówkę. Czy... Ale no, nówka sztuka, we powąchaj, nówka sztuka, zobacz. No takie rzeczy to ja lubię to. Pokaż. Nasza BMA jest już w lakierni. Trzeba przygotować tylko kolor. Decyzją naszą było to, żeby pomalować to na biały mat. Plus do tego naklejki typowe, empowerowe, świadczące o tym, że to jest barwa BMW. Wybieranie koloru białego to jest jakaś tragedia. Mam tu do wyboru białe. Tu. Mam jeszcze tu. I no tutaj są z palety BMW. Tu mam białe takie. Jeden. No to nie jest biały, a tutaj mam różniste. Jeszcze. Nie wiem co wybrać. Nie wiem. To nie wiem się zdecydować. Naprawdę nie umiem. Jestem u pana Andrzeja w lakierni, którą... gdzie oddałem samochód. Panie Andrzej. Cześć. To pan malował to. Pan to malował? Nie? Tak. To mówię. Super. Tych się nie dało rady odkręcić. Czych? Z pysków. Z nimi. Jeden rygiel też nie daliśmy rady odkręcić, także został jeszcze. Fajny kolor. Nie pokażę wam. Spojrzenie zrobisz, nie? W ten sposób, tak? Ale faza. Wow. No jestem zadowolony. A pan, panie Andrzeju? Bo musieliśmy trochę więcej farby, no bo aż wiszczał chodził.
dobrałem, no. Nie, no bo naprawdę, no chyba przykryć tak, ten oranż, no to po prostu problem był. Starczy. Resztę zobaczycie, jak będzie złożona. Jak widzieliście, BMA jest zrobiona. Trzeba ją zawieźć teraz do składania.